Cześć kochani, słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z filmem na temat funkcji i budowy skóry. Będę chciała tutaj takie podstawowe informacje zawrzeć, żebyście tak naprawdę mogli jak najwięcej z tego zapamiętać. Wydaje mi się, że taki film może się przydać, jeżeli chcemy w ogóle zacząć świadomą pielęgnację. Warto wiedzieć, jak nasza skóra jest zbudowana, jakie ma komórki w środku. Łatwiej też, myślę, będzie Wam zrozumieć w ogóle, jak później przenikają te wszystkie substancje do wnętrza, bo takie filmy też później na pewno powstaną. Zaczynając w ogóle od samego początku, to warto wspomnieć, że skóra jest tak naprawdę największym organem ludzkim. To ona tak naprawdę ma nawet to około 2 metrów kwadratowych, więc myślę, że warto wiedzieć o niej co nieco więcej. Grubość skóry się różni. Różni się od wielu czynników, czy to płci, czy to jakichś genetycznych uwarunkowań, czy wieku, ale również umiejscowienia. Najgrubszą skórę mamy tak naprawdę na stopach, na wewnętrznych stronach dłoni, ale również na plecach mamy dosyć grubą skórę. Najcieńsza skóra to jest oczywiście skóra na powiekach. Jest ona bardzo delikatna, dlatego warto o nią dbać w szczególny sposób, właśnie chociażby dlatego. Skóra tak naprawdę ma wiele różnych funkcji, ale przede wszystkim nas chroni przed tymi czynnikami zewnętrznymi. Mamy na przykład pH skóry około 5,5. Jest to lekko kwasowe pH, co oznacza, że właśnie przed różnymi mikroorganizmami, jakimiś drobnoustrojami nas chroni. Warto utrzymywać te pH mniej więcej na stałym poziomie. Natomiast ono też się z wiekiem troszkę różni. Z wiekiem również staje się trochę już bardziej w kierunku zasadowego, a co ciekawe, rodzimy się w ogóle z pH obojętnym. Później w okresie noworodkowym też jest inne i później powoli staje się tak jak u dorosłej osoby. Grubość skóry, tak jak wspomniałam, różni się u różnych osób i na przykład noworodki mają bardzo cieniutką skórę, co powoduje, że jest ona bardziej przypuszczalna. Tutaj rzeczywiście możemy się bać tego, żeby nie było jakichś toksycznych tutaj reakcji, jakiegoś podrażnienia zbyt dużego, bo rzeczywiście ona jest bardzo chłonna i wszystkie te składniki, które na przykład dorosłej osobie by nie zaszkodziły, to takiemu maluchowi mogą. Ona dopiero z czasem zaczyna wypracowywać te wszystkie mechanizmy obronne, ale też na początku nie jest tak samo zbudowana jak nasza skóra i po prostu potrzebuje na to czasu. Jeżeli chodzi o skórę, która się starzeje wraz z wiekiem, no to ona również się zmienia, również na skórach na przykład jest trochę ścieńczony, ale warstwa rogowa może być nieco pogrubiona, ponieważ tutaj może być jakieś zaburzenie keratynizacji, czyli procesu złuszczania. Natomiast jeżeli chodzi o włókna kolagenowe, no to tutaj niestety one z wiekiem nam spadają i zdecydowanie widać coraz to mniejszą z wiekiem elastyczność i sprężystość skóry. Skóra również ma swój mikrobiom, czyli taki jakby zbiór różnych mikroorganizmów, drobnoustrojów, który tak naprawdę nas chroni przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, więc to jest również taka bariera i ochrona. Więc tak naprawdę my z tymi mikroorganizmami żyjemy na co dzień. Mamy ich naprawdę mnóstwo na swojej skórze, ale one w niczym nam nie szkodzą i są jak najbardziej pożądane. Jeżeli chodzi o funkcję skóry, no to pośrednio Wam już troszeczkę opisałam, że ma przede wszystkim funkcję właśnie taką ochronną, obronną, ale skóra chroni nas nie tylko przed jakimiś takimi patogenami, czynnikami zewnętrznymi tego typu, również chroni nas przed jakimiś urazami, otarciami. Kolejną funkcją jest funkcja termoizolacyjna. Tutaj mamy na przykład gruczoły potowe w skórze, co też nie jest bez znaczenia. Mamy też funkcję właśnie wydzielniczą. Skóra również bierze udział w różnych przemianach, metabolizmie białek, tłuszczy, węglowodanów, czy również nawet hormonów, czy witaminy, na przykład witamina D3 przecież syntetyzuje się w skórze. Kolejną funkcją, jaką możemy zaliczyć do funkcji skóry, jest funkcja odpornościowa. Nasza skóra ma swój własny układ odpornościowy,
który nazywa się SIS, a komórki, które do niego należą, nazywają się SALT. Bo to też jest bardzo ciekawe, że skóra również tutaj nas chroni pod tym względem. Skóra bierze również udział w równowadze wodno-elektrolitowej, ale także również jest odpowiedzialna za czucie. Tutaj mamy receptory, które są odpowiedzialne za czucie, komórki Merkla na przykład, które znajdują się w naskórku. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe funkcje skóry, więc jak widzicie, jest ich całkiem sporo. Myślę, że warto zadbać o swoją skórę, nie tylko pod względem takim estetycznym, ale też właśnie dlatego, żeby ona nam służyła. Zauważcie, że jeżeli mamy jakiś problem w organizmie, dopada nas jakaś choroba czy jakaś reakcja alergiczna, to tak naprawdę skóra bardzo często daje pierwsze oznaki tego, więc nie należy tego lekceważyć. Jeżeli ona będzie w dobrym stanie, no to też będziemy szybciej zauważali różne właśnie takie symptomy, że może coś w organizmie się dzieje. Przechodząc do budowy skóry, to możemy zacząć od takiej zupełnie podstawowej, zupełnie podstawowego podziału, czyli możemy podzielić skórę na trzy duże warstwy. Tutaj będziecie mieli rycinę z książki Marii Noszczyk, kosmetologia pielęgnacyjna i lecznicza, i tam bardzo fajnie jest wszystko opisane, jak i właśnie narysowane. Taką najbardziej zewnętrzną warstwą jest warstwa naskórka. Później mamy skórę właściwą, a następnie tkankę podskórną. Jak widzicie na rysunku, naskórek jest tak naprawdę najbardziej cienki. Skóra właściwa jest dużo, dużo grubsza. Tkanka podskórna też w zależności u różnych osób może wyglądać inaczej. Wszystkie te warstwy Wam dokładniej opiszę, ponieważ sam naskórek ma już w sobie 4, a nawet 5 warstw, a skóra właściwa ma 2 warstwy, więc one są znacznie bardziej rozbudowane, niż mogłoby się wydawać. Zaczynając od naskórka, czyli tej takiej najbardziej zewnętrznej warstwy naszej skóry, tak jak wspomniałam, ma 4, a nawet i 5 warstw. W naskórku tak naprawdę znajdują się różne komórki, przede wszystkim keratynocyty, czyli to są właśnie komórki naskórka, ale też melanocyty, które są odpowiedzialne za barwnik skóry. Również mamy tutaj komórki Merkla, czyli właśnie odpowiedzialne za dotyk, za czucie. W jakichś patologicznych sytuacjach nawet mogą tutaj przywędrować limfocyty T, ale z reguły nie. Jakieś komórki tuczne. I mamy też tutaj taką rozbieżność, jeżeli chodzi o grubość. Naskórek waha się od mniej więcej tak 0,4 mm do 1,5 mm. Najcieńszy jest oczywiście właśnie na powiekach, najgrubsza skóra, tak jak wspomniałam, to stopy, dłonie, czy także plecy. Naskórek tak naprawdę jest odbudowującą się warstwą. Jest zbudowany z nabłonka wielowarstwowego i tak naprawdę się odnawia co jakiś czas. Najważniejszą tutaj właśnie taką funkcję, jeżeli chodzi o odnowę, no to mają właśnie keratynocyty, czyli te komórki naskórka. Tak naprawdę ich jest około 90% w naskórku, więc te pozostałe 10% to jest ta reszta, którą po części wymieniłam. Zaczynając w ogóle od dołu naskórka, od tej najbardziej dolnej warstwy, która styka się ze skórą właściwą i w zasadzie jest tam taka błona podstawna, która właśnie łączy, styka się ze skórą właściwą i z naskórkiem, z tą dolną warstwą, to ta dolna warstwa nazywa się warstwą podstawną. Komórki na przykład macierzyste, które są odpowiedzialne za taką rezerwę dla keratynocytów. Tutaj zachodzą jakieś podziały komórkowe. Tutaj mamy takie dosyć gęsto upakowane te komórki. One też mają jądra komórkowe, nie są spłaszczone, więc znacznie ta budowa będzie się różnić w porównaniu do tych komórek, które są wyżej. Warstwa podstawna też jest niezwykle istotna, ponieważ tutaj właśnie rozpoczyna się ten cały proces tworzenia komórek i keratynizacji. Czas przejścia z warstwy podstawnej do górnej warstwy naskórka to jest około 14 dni, natomiast kolejne 14 dni to jest proces złuszczenia się tych komórek, więc łącznie tak naprawdę ten proces trwa około 28 dni. Myślę, że nie jest to bez znaczenia, jeżeli mówimy to o jakiejś eksfoliacji, o zabiegach właśnie nieco bardziej inwazyjnych. Warto wiedzieć mniej więcej, jak ten naskórek nam się regeneruje, co jaki czas.
Wracając jeszcze do tych warstw naskórka, no to mamy następnie warstwę kolczystą. Tutaj również mamy dosyć gęsto upakowane te komórki, nie są one jeszcze płaskie, im bardziej ku górze będą się spłaszczać. I ta warstwa łącznie z warstwą podstawną nazywana jest warstwą Malfiego. Kolejną warstwą jest warstwa ziarnista i tutaj tak naprawdę i tworzy się na przykład keratyna. Co ciekawe, tak naprawdę naskórek tworzy przydatki skóry, czyli na przykład włosy i paznokcie. Bez nich też ciężko byłoby sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie. Co do warstwy jeszcze ziarnistej, to tutaj również zachodzą procesy, gdzie tworzą się lipidy, które później migrują dalej do kolejnej warstwy naskórka i chronią nas przed taką przeznaskórkową utratą wody. Więc działają właśnie w tę stronę nawilżającą, że zatrzymują tą wodę wewnątrz, więc jest to niezwykle istotne, aby ten płaszcz lipidowy utrzymywać w dobrej formie. Jeżeli chodzi w ogóle o lipidy właśnie, które tutaj zaczynają się wytwarzać, to przede wszystkim tutaj zaliczamy ceramidy, ale są to też kwasy tłuszczowe, cholesterol, jego estry i tym podobne. Także warto też zwrócić uwagę właśnie, żeby taki skład, żeby szukać właśnie tego typu składników, na przykład kremów z ceramidami, żeby po prostu sobie to uzupełniać i świadomie pielęgnować swoją skórę już od podstaw. Następnie mamy warstwę rogową, czyli tą, w której zachodzą właśnie, już mamy tutaj bezjądrowe te komórki, one są spłaszczone, połączenia też są poluzowane i tutaj one się przygotowują do złuszczenia, więc tutaj tak naprawdę one się już przekształcają w korneocyty, czyli takie komórki już martwe naskórka i tutaj przygotowują się właśnie do złuszczania. W warstwie rogowej, w takiej środkowej części mniej więcej mamy również NMF. NMF to jest taki nasz naturalny taki nawilżający faktor, gdzie przede wszystkim on właśnie ma nawilżać, jak sama nazwa wskazuje, i chronić również właśnie przed tą utratą wody przez naskórkową, więc łącznie z tymi właśnie ceramidami, z tymi lipidami, to również właśnie NMF tworzy taką właśnie powłokę, która nas przed tym chroni. Do tego jeszcze korneocyty, które są właśnie tymi martwymi komórkami, tworzą tą naszą ochronę i filagryny białka. A jeżeli chodzi o skład tego naszego NMF-u, to przede wszystkim są to aminokwasy, to są sole kwasu piroglutaminowego, mocznik czy sole właśnie kwasu mlekowego. Także tu również warto zwrócić uwagę na składy kosmetyków. Więc jest to kolejna taka właśnie ochrona naszej skóry, żeby ona za szybko nie została wysuszona. Natomiast również mamy taką dodatkową ochronę, żeby z zewnątrz różne składniki niepożądane do nas nie przychodziły, mówiąc kolokwialnie, a jest to bariera hydrolipidowa. I tutaj na to się składa pot i łój. Także nasze gruczoły łojowe i potowe są tu nie bez znaczenia. Po coś jednak ten łój i pot jest tak naprawdę stworzony i wytwarzany, więc warto tej bariery tutaj nie zaburzać. Jeżeli ona jest zaburzona, to skóra jest często taka swędząca, piekąca, sucha i zdecydowanie nie współpracuje z nami, dlatego warto o tą barierę zadbać, nie wysuszać nadmiernie tej naszej skóry i nie niszczyć po prostu tego, co daje tak naprawdę nam nasz własny organizm. Przechodząc do kolejnej warstwy, omówimy sobie teraz pokrótce kolejną warstwę, czyli skórę właściwą. Skóra właściwa tak naprawdę jest złożona z dwóch warstw. Pierwsza z nich, ta bliżej naskórka, to jest warstwa brodawkowata, natomiast ta poniżej to jest siateczkowata. One też się troszeczkę grubością różnią, natomiast przede wszystkim w skórze właściwej, co warto zapamiętać, mamy włókna kolagenowe, elastynowe czy retikulinowe.
Czyli tutaj przede wszystkim elastyczność, sprężystość, to, że nasza skóra jest piękna, młoda, jędrna, elastyczna, no to właśnie dzięki tym włóknom. One z czasem, niestety z wiekiem, ulegają osłabnięciu, rozciągnięciu, coraz mniej jest ich produkowanych. Komórki zaś, które są odpowiedzialne za te wszystkie włókna, to są tak zwane fibroblasty, więc może to Wam się nasunąć przy okazji różnych zabiegów, troszkę bardziej takich inwazyjnych czy z aparaturą, gdzie pobudzamy te fibroblasty do tego, żeby właśnie te włókna nam tutaj pracowały i się tworzyły. Na tej zasadzie działają właśnie często te zabiegi. Oczywiście mamy tutaj też naczynia krwionośne, mamy właśnie gruczoły, mamy również zakończenia nerwowe. Więc trochę tych rzeczy w tej skórze jest. Jest to taka skóra bardziej właśnie żywa, dużo, dużo grubsza, jak widzieliście pewnie na rysunku, jeżeli chodzi w porównaniu do naskórka. No i tutaj trzeba rzeczywiście trochę się napracować, żeby w ogóle do tej warstwy się dostać. Tutaj mamy też słynny kwas hialuronowy, który jest, ma rewelacyjne w ogóle tutaj właściwości wiązania wody, czyli nawilżające. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że nie jest tak łatwo ten kwas hialuronowy podać w kosmetyku od zewnątrz. Żeby on się tu dostał, to tak naprawdę muszą być specjalne takie małe cząsteczki tego kwasu, żeby w ogóle się tu dostał. Ale to też jest, myślę, temat na inny film, o tym na pewno jeszcze powiem. No i ostatnią warstwą jest tkanka podskórna. Aha, jeszcze wspominając o skórze właściwej, ona jest złożona z tkanki łącznej. Zaś właśnie ta tkanka podskórna, ta ostatnia nasza warstwa, to przede wszystkim są zraziki tłuszczowe złożone z adipocytów, czyli komórek tłuszczowych, ale też przeplatane tkanką łączną. Przede wszystkim tutaj mamy taką funkcję termoizolacji, jeżeli chodzi o tą warstwę. Wspomnę teraz też króciutko o układzie naszym odpornościowym skóry CIS, o którym wspominałam wcześniej. Warto sobie zapamiętać, że te komórki, które właśnie do niego należą, to są komórki SALT, tak się nazywają. I to są m.in. właśnie keratynocyty, czyli komórki naskórka, ale też melanocyty, komórki barwnikowe, komórki tuczne, makrofagi, limfocyty T, komórki dendrytyczne czy granulocyty. Także warto o tym w ogóle wiedzieć, że coś takiego w ogóle mamy. Myślę, że część faktów mogliście kojarzyć, ale mam nadzieję, że tutaj ta wiedza została troszeczkę uporządkowana, że to Wam się przyda, coś tam Wam będzie świtało w głowie, jeżeli ktoś coś wspomni na ten temat. Warto sobie zapamiętać kilka na pewno tych pojęć, jak mikrobiom, jak proces keratynizacji, keratynocyty. Takie rzeczy mogą się przejawiać, jeżeli chodzi o świadomą pielęgnację. Taka podstawowa budowa skóry, tak, że naskórek ma tyle warstw, że skóra właściwa to przede wszystkim włókna nasze kolagenowe, że różni się grubością nasza skóra, więc takie podstawy myślę, że warto znać. W końcu to jest nasza skóra, więc myślę, że warto wiedzieć tutaj co nieco więcej. Mam nadzieję, że Was ten temat również zainteresował. W kolejnych tematach zajmiemy się następnymi zagadnieniami. Myślę, że poruszymy tutaj temat właśnie przenikania substancji aktywnych w głąb skóry. Także mam nadzieję, że ten temat również Was zainteresuje. Także tymczasem, kochani, trzymajcie się ciepło, buziaki i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niebawem w kolejnym filmie.